Dzień dobry Państwu. Tak myślałem, że będzie dobry wieczór, ale jeszcze za wcześnie i za widno. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak się ostatnio zastanawiałem, że już naprawdę w wielu miejscach Polski różne wykłady mojej z żoną mówiliśmy i tak rzeczywiście taki dziwny punkt, pusty punkt na samym środku Polski to jest Łódź, także bardzo cieszę się, że do Łodzi zostałem zaproszony. Na początku może powiem słowo i pokażę zdjęcie mojej rodziny. Mamy 20-letni staż małżeński i 9 dzieci w wieku od roku do 19 lat. Najstarsza nasza córka właśnie zdaje teraz w tych dniach kolejne egzaminy maturalne. Najmłodszy syn ma rok w tej chwili. Nie wiem, czemu się... Dobrze. Jesteś małżeństwem od 20 lat i rzeczywiście na różne sposoby byliśmy zaangażowani w takie inicjatywy rodzinne. Najważniejsza z nich to jest Akademia Familijna, w której jesteśmy od samego początku, od 11 lat. Troszkę na temat Akademii Familijnej. Bo są to kursy dla rodziców i małżonków, które też mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie jest jego celem, też jest promocja tych kursów i mamy nadzieję, że te kursy też od jesieni ruszą. O tym na koniec swojego wykładu powiem. Od 5 lat jestem zawodowo związany z projektem Sternik. To są szkoły, przedszkola i szkoły, przedszkole koedukacyjne, szkoły osobne dla chłopców i dla dziewcząt. Te szkoły w Warszawie były pierwszymi tego typu szkołami w Polsce. Zaraz złapiemy policję, mimo że tam. Także będziemy na bieżąco, jak ktoś tam, kogoś z Państwa będą odholowywać, to się Państwo dowiedzą. Te szkoły też powstały 11 lat temu. Ja aktualnie jestem wicedyrektorem do spraw wychowawczych szkoły dla chłopców, Żagle. Także to jest trochę nietypowe. Byliśmy pierwszą w Polsce szkołą podstawową dla chłopców. Nie było wcześniej takich szkół. W tej chwili inne szkoły Sternika, które powstają, też są w tym modelu. Jeśli będzie chwila czasu na koniec dla osób zainteresowanych, chętnie opowiem, dlaczego w taki sposób pracujemy. Prowadzimy też swoje wykłady pod nazwą akademiawardakowie.pl. Ja też osobiście się bardzo interesuję tematyką obecności mediów cyfrowych w rodzinach, w szkołach, ich wpływu na życie rodzin i prowadzę takiego bloga tematycznego związanego z tym i troszkę zajmuję się doradztwem rodzinnym. O czym dzisiaj będę mówił? Temat mówi, odśwież swoją miłość. Chcę zacząć od tego, czym w ogóle jest miłość, bo oczywiście każdy jakąś intuicyjną definicję czy jakąś wizję miłości ma, ale chcę troszkę o tym powiedzieć i potem jak ona się zmienia w czasie i co zrobić, żeby ta miłość była świeża, czy to w ogóle jest możliwe. Ja przyznam, że to pytanie mnie i nas w ogóle, żony i mnie oczywiście nurtowało, kiedy wzięliśmy ślub, bo wiadomo, że w okolicach ślubu i przed i tuż po jest pięknie i świeżo i sympatycznie i tak dalej. Natomiast pytanie nasze było takie, co dalej, tak? Znaczy jak długo da się to utrzymać. My mieliśmy takie relacje optymistyczne od różnych znajomych, że miłość może trwać małżeńska i może być atrakcyjna. Natomiast musieliśmy to przyjąć po prostu na wiarę, żadnego doświadczenia nie mieliśmy. Ja potem temu tematowi się trochę bliżej przyjrzałem. Jest taki amerykański psycholog, nazywa się Robert Sternberg, który stwierdził, że miłość dlatego jest dość trudna do zrozumienia, że tak naprawdę są to trzy elementy, które się na nią składają. I dopiero biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, można miłość trochę bardziej zrozumieć. I on powiedział, że są to namiętność, intymność i zaangażowanie. Na czym to polega?
Namiętność ma takie cechy jak generalnie bardzo emocjonalne połączenie różnych emocji i pozytywnych, i negatywnych. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze kojarzą. Mamy albo czujemy się, jesteśmy w euforii, albo jesteśmy zdołowani, bo jesteśmy zazdrośni, tak? Jest to bliskie temu, co określamy jako miłość Eros. Takie typowe przejawy to jest pragnienie fizycznej bliskości, przypływy energii. Niektórzy mają odpływy energii, to w szkole obserwujemy, prawda? Niektórzy się jedni się zaczynają uczyć, inni się przestają uczyć. Nagle chłopaki zaczynają się kąpać, dziewczyny zaczynają sprzątać swoje pokoje, tak? Rodzice się cieszą, tak? Mamy sukces wychowawczy, bo, prawda, dziewczyna jest porządna i sprząta u siebie, to tak naprawdę jest bardzo duża szansa, że stan wróci do poślubu, najpóźniej do stanu sprzed zakochania. No ale jest chwilowa jakaś zmiana, prawda? I to wszyscy kojarzymy. Jest to taki proces też bardzo dynamiczny, bardzo szybki wzrost i niemal równie szybki spadek. W zasadniczym stopniu ta namiętność jest niezależna od nas. Trochę mówiąc brutalnie, w dużym stopniu namiętność to jest biochemia, to znaczy to jest gra hormonów w organizmie człowieka, na który człowiek nie ma wpływu. Jeśli byśmy chcieli zrobić wykres, no to mniej więcej taką by wyglądał, że jest taki właśnie szybki wzrost i niestety mniej więcej tak samo szybki spadek. Nawet psychologowie mówią, że to da się czasowo określić, mniej więcej tak 2 do 4 lat. Ten czas może trwać, kiedy jesteśmy, no właśnie kiedy ta namiętność w nas dominuje. Drugi element to jest intymność. To są takie cechy jak pragnienie dobra partnera, szacunek dla niego, wzajemne zrozumienie, wymiana intymnych informacji, stąd ta nazwa intymność. To znaczy, że stajemy się sobie bliscy, nie tylko jesteśmy sobą zafascynowani tak zewnętrznie, tylko stajemy się sobie bliscy, tak? Poznajemy jakieś swoje tajemnice, odkrywamy w sobie różne rzeczy. Jest to bliskie przyjaźni, bliskie temu, co określamy jako miłość agape. Jest to zresztą uczucie podobne do uczucia, jakie możemy żywić do innych członków rodziny. Jaka jest dynamika intymności? Ona rośnie powoli i jeszcze wolniej opada. Dlaczego tak się dzieje? Na początku trudno nam się porozumieć, to znaczy, nie wiem czy Państwo, ja to doskonale pamiętam z okresu naszego zakochania, że jesteśmy zakochani, bardzo siebie pragniemy, chcemy ze sobą spędzać czas i tak dalej, ale ciągle dochodzi do różnych zgrzytów, bo siebie nie rozumiemy, prawda? Ja na przykład nie wiem, że moja narzeczona bardzo nie lubi, jak krytykuje gotowanie jej mamy na przykład, tak? I jak mi się jakiś tam lapsus wymsknie, to jest bardzo źle, tak? Żona z kolei, nie wiem, nie zorientowała się, że mam kompleksy na punkcie mojego wzrostu, w związku z tym, jak mi coś wypomni, to ja przez 2 tygodnie jestem w depresji. Potem na szczęście powstają takie scenariusze na różne sytuacje, na przykład jak pocieszyć drugą osobę, prawda? I doświadczona żona wie, że jak zdenerwowany mąż, wyjątkowo zmęczony, wraca z pracy, to nie warto, to nie jest, jest to zły moment, żeby mu różne rzeczy tłumaczyć, co się działo w dzień. Trzeba mu pozwolić przez pół godziny poprzełączać sobie bez specjalnego zastanawiania kanały w telewizorze, może wypić pół piwa, może przygotować coś smacznego do jutra. I jak ta pierwsza faza najgorsza minie, to dopiero wtedy można z nim normalnie rozmawiać. Tak jak się tą kolejność odwróci, no to się to źle skończy. I tak samo mąż wie mniej więcej, co w różnych w jaki sposób do żony podejść w różnych sytuacjach. Mąż mądry, tak, który wyciąga wnioski z tego, co się dzieje, ale generalnie mężowie raczej dosyć szybko się są, przynajmniej w pewnych sprawach raczej są pojętni, prawda? Każdy mąż wie, że na przykład wystarczy, że bardzo łatwo na przykład jest zapamiętać datę ślubu, rocznicę ślubu, bo wystarczy raz zapomnieć, tak? I potem już to jest raczej utrwalone. Natomiast kłopot polega na tym, że te scenariusze, które się już utrwalą i zautomatyzują, są zabójcze dla uczuć pozytywnych. To jest ciekawe, że psychologowie mówią, że prawdopodobnie dla negatywnych nie. To znaczy, jak na przykład nienawidzimy naszego sąsiada, to nie mamy żadnego z tym problemu, że wpadliśmy w rutynę, prawda? Nic się nie dzieje, a my, czy nie wiem, czy mamy złe relacje z teściową, to nie jest tak, że znudziło mi się nie lubić teściowej.
Prawdopodobnie to jest zresztą związane z tym, że generalnie wszystkie rzeczy dobre są trudne, a te rzeczy złe przynajmniej często są łatwe, prawda? Nie wymaga dużego wysiłku być bałaganiarzem, prawda? Po prostu wystarczy nie sprzątać. To nie jest tak, że znudziło mi się, nie słyszałem o takim przypadku, że komuś się znudziło być bałaganiarzem i z tego powodu zaczął sprzątać, tak? Natomiast zdarza się, że ktoś jest sprząta i w pewnym momencie jednak jest to dla niego trudne i musi nad tym pracować. W jaki sposób ta intymność się zmienia? No właśnie ona powoli rośnie, ale potem pojawia się rutyna i może, nie musi, zaraz o tym powiemy, nie musi tak być, ale może tak być, że ona spada i przestajemy sobie być bliscy. I ten trzeci element to jest zaangażowanie, czyli to jest wszystko to i uczucia i działania, które podejmujemy, żeby nasz związek przetrwał. W jakimś momencie decydujemy się tak, chcemy być ze sobą, chcemy coś razem tworzyć. No dzisiaj wiemy, że to, co tworzymy, to już się trochę skomplikowało. Kiedyś to było bardzo jasne, co chcemy stworzyć. I w związku z tym podejmujemy jakieś określone działania. Nawet jeżeli powstają przeszkody, no to my trwamy i staramy się te przeszkody pokonać. Zaangażowanie jest niemal całkowicie racjonalne, czy związane ze sferą woli. To znaczy, jestem zaangażowany, bo chcę, tak? Bo zrobiłem taki bilans, że warto, to jest ta właściwa osoba i chcę z nią być. I zaangażowanie rozwija się w taki sposób, że zasadniczo prawie przez cały czas rośnie, dlatego że człowiek podświadomie dokonuje takiego bilansu zysków i strat i jeżeli w ogóle ten związek trwa, no to ma coraz trudniej nam się rozstać, tak kiedy patrzymy racjonalnie. Niestety tutaj taka jest opcjonalna strzałka, taka opcjonalna kreska w dół, że jeżeli, o czym za chwilę będę mówił, w związku pozostaje już tylko zaangażowanie, to możemy bardzo szybko to zaangażowanie wycofać, jeżeli nic innego nas z współmałżonkiem nie łączy. I teraz, kiedy połączymy ze sobą te trzy składniki, to powstaje taka trochę gmatwanina pozornie, ale możemy wyróżnić w zależności od tego, jak te składniki w różnych momentach występują, takie pięć faz rozwoju miłości. I one nazywają się według Sternberga zakochanie, romantyczne początki, związek kompletny, przyjacielski i pusty. Na szczęście ten ostatni nie jest konieczny. Zakochanie to jest bardzo prosta sprawa. Wszystko się zaczyna, może być od pierwszego spojrzenia. Ja w mojej żonie na przykład się zakochałem od pierwszego usłyszenia, bo ona bardzo ładnie śpiewa i gra i to był taki dla mnie impuls, żeby się nią zachwycić. Tutaj nie potrzeba żadnego wysiłku, co wręcz przeciwnie. Jak wiemy, raczej trudno się nie zakochać, tak? Jak ten impuls jest, to niełatwo jest go powstrzymać. Potem, jeżeli jest wzajemność z drugiej strony, to rozwija się intymność, ponieważ się poznajemy, zaczynamy ze sobą rozmawiać, stajemy się bliscy, tak? Co więcej, odkrywamy w sobie różne pozytywne rzeczy. Zazwyczaj ludzie odkrywają, że są bardzo do siebie podobni, wszystko nas łączy. Potem to się okazuje, rzeczywistość się okazuje troszkę bardziej skomplikowana zazwyczaj, ale na początku w tym okresie tak to wygląda. Nie ma jeszcze zaangażowania, natomiast jeśli wszystko jest dobrze, no to zaangażowanie w jakimś momencie się pojawia, czyli chcemy ze sobą być, taką podejmujemy decyzję i następuje związek kompletny, czyli taki, w którym wszystkie składniki miłości są obecne, czyli już zdecydowaliśmy, że chcemy być razem na poważnie, poważnie się traktujemy, a jeszcze jest to ta pierwsza namiętność. Kłopot polega tego okresu na tym, że namiętność samoistnie wygasa, tak jak powiedziałem. Nie mamy na to wpływu, no przynajmniej nie stwierdzono, żeby ktoś się był zakochany w tym znaczeniu, o którym mówimy, przez 20 lat. Także po prostu jeżeli mówimy o tym, że to jest związane z pewną gospodarką hormonalną, to nie jest to możliwe, przynajmniej w normalnych sytuacjach. Natomiast sam fakt, że tej namiętności pierwszej nie ma, nie oznacza, że związek staje się chłodny, czy pozbawiony uczuć, czy gorszej jakości. Tak? Jest po prostu następuje zmiana. I ten związek, który powstaje, ma nazwę związku przyjacielskiego i to jest ostatnia satysfakcjonująca faza miłości. Co więcej, większość małżonków przeżywa większość życia albo powinno w tej właśnie fazie. To znaczy nie są już w sobie zakochani w sensie tej pierwszej narzeczeńskiej miłości. Są sobie bliscy, chcą ze sobą nadal być. W tym sensie jak najbardziej można powiedzieć, że się kochają. Podstawowy problem tej fazy to jest powstrzymanie spadku intymności, bo tak jak mówiliśmy, kiedy wpadamy w rutynę, no to i wszystko się dzieje w sposób przewidywalny, zawsze tak samo, no to ta intymność spada.
Plus jest taki, że poziom intymności w ogromnym stopniu zależy od nas. I ostatni związek, który na szczęście nie wszystkich może dotknąć, ale jest naturalnym albo może być naturalnym elementem, naturalną fazą rozwoju miłości, to jest związek pusty, w którym zostaje już tylko zaangażowanie. Niektórzy mówią, że to jest taki związek na przykład, w którym jedyne co nas łączy, to jest kredyt hipoteczny. I to jest całkiem sporo podobno rodzin, gdzie głównym łącznikiem ich jest właśnie to, że mają kredyt hipoteczny, albo to, że mają dzieci, albo że mają jakieś inne zobowiązania, ale w gruncie rzeczy po ludzku to niewiele ich łączy. Ten związek jest bardzo podatny na zniszczenie, na przykład kiedy się pojawi alternatywa, tak? Skoro to jest mnie uczuciowo z tą osobą nic nie wiąże, bo to nie jest bliska mi osoba, tak? Po prostu ja tak kalkuluję, że właściwie no tam jakbym się miał rozwodzić, to jest dużo komplikacji, poziom mieszkania, no po co sobie robić takie kłopoty, tak? Musiałbym sam gotować, no, bez sensu, tak? Natomiast jeśli się pojawia osoba, która jest dla mnie atrakcyjna, czyli inna jakaś alternatywa, to nic mnie nie łączy, więc mogę w to alternatywne rozwiązanie wybrać. I teraz jakie wnioski mogą wynikać z tej teorii? No bo wiadomo, że naukowcy różne książki piszą, prawda, i muszą też czegoś żyć, i książki, i poradniki. Natomiast ta teoria ma to do siebie, że bardzo konkretne rzeczy z niej wynikają. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli tą miłość pozostawimy samą sobie, to znaczy, że to ma się samo po prostu dziać, to naturalne jest, że ta miłość umiera. To należy do natury miłości. Czyli miłość taka, która po prostu się dzieje, a my z nią nic nie robimy, bo myślimy, że no to tak na tą miłość polega, prawda, że ma się sama jakoś dziać, to ona po pewnym czasie będzie martwa. Na szczęście jej utrzymanie w stanie świeżym czy atrakcyjnym zależy od nas i trzeba nad nią, przy czym trzeba nad nią pracować. Znowu to jest wbrew temu, co mówi się o takim pojęciu jak mit miłości romantycznej. Proszę zastanowić się na przykład, w jakim momencie, albo jakie momenty opisują książki, przynajmniej określane jako książki o miłości, albo filmy. Prawda? One się wszystkie prawie kończą w momencie ślubu. Tak jakby po ślubie, nie wiem, czy Państwo znają książkę, która jest o małżeństwie i jest nazwana, że to jest książka o miłości. Nie, to wtedy jest dramat na przykład, tak? Ale raczej nikt tego nie nazywa książką o miłości. I to powoduje, że mamy zakodowane, że najbardziej odpowiadający miłości okres, to jest ten okres tej miłości spontanicznej, tak? Bo ona go chciała, a on ją nie i byli z innego stanu i no różne były perypetie i to wszystko i potem właściwie wszystko, dużo się działo różnych rzeczy do ślubu i potem cała reszta życia skwitowana jest, żyli długo i szczęśliwie, tak? Trochę w związku z tym, kiedy my słyszymy, nad miłością trzeba pracować, to ktoś może mieć wrażenie że właściwie to chyba już nie jest miłość, jak trzeba nad tym pracować, tak? No bo ta miłość to była ta spontaniczna wcześniej. Tymczasem nad tą prawdziwą ludzką miłością trzeba właśnie pracować. Jak? Nad czym? No, istnieje wiele poradników, trzeba tutaj też uważać, bo na przykład ja kilka razy czytałem o tym i to były artykuły napisane przez psychologów z dyry przed nazwiskiem, że na przykład nic tak nie odświeża związku jak mały skok w bok od czasu do czasu, że to nam daje taką nową perspektywę, pozwala się zdystansować, z radością wrócić do tego starego związku, prawda? Ludzie, którzy żyją chyba gdzieś w kosmosie, tak? Bo wszyscy wiemy, znamy ileś historii, jak się takie pomysły kończą, no ale można takie porady też znaleźć, prawda? Więc ja nie wszystkie te porady są rozsądne, ja postaram się takie, które wydaje mi się, że są rozsądne, przedstawić, czyli kilka najważniejszych elementów, które pomogą nam w tym, żeby ta miłość była rzeczywiście świeża. Po pierwsze, ważne, żebyśmy myśleli o tym, pamiętali, żeby wykorzystywać takie codzienne okazje, które mamy, do tego, żeby okazywać sobie miłość. Tutaj warto sobie zadać pytanie, na przykład, czy my mamy zdjęcie małżonka w komputerze, w komórce, gdzieś w portfelu, w takim widocznym miejscu, żeby na co dzień widzieć. W jaki sposób my się zwracamy do siebie? I kiedy dzwonimy, i kiedy piszemy, tak? Czy pisząc SMS-a, to mamy formułę, prawda? Pozdrawiam serdecznie prezes
prezes Kowalski, czy zmieniamy na całuję, tak, i piszemy, zmieniamy na początku kochanie, czy mamy formułkę, prawda, witam, prawda, i do żony pisze, witam, kup kartofle, pozdrawiam serdecznie, prezes Kowalski, tak. Nie dużo pracy, a można, prawda, zupełnie inaczej, że żona czuje, że mąż pamięta, że pisze do żony, a nie do swojej sekretarki, tak. Są różne historie, jak się pomylili, prawda, i różne rzeczy przy okazji wyniknęły, ale chodzi o taką prawdziwą intencję, że no, żona jest traktowana specjalnie. Jest coś, co się nazywa nieseksualnym dotykiem, czyli takim, który to szczególnie mężczyźni muszą nad tym pracować, czyli taki dotyk, który nie wskazuje na to, że mąż ma jakieś tam plany wobec żony, tylko tak po prostu ją przytula, tak, i w różnych momentach, i to powoduje, że oni mają okazję, szczególnie kobieta ma okazję poczuć, że jest dla męża ważna, tak? Że ją weźmie za rękę w jakiejś sytuacji, że z nią sympatycznie porozmawia. Różne drobne... A, ten kabel się nam widzę, tak? Dobrze. Tak, to jest do wyboru, czy Państwo wolą tło białe, czy niebieskie. Raczej obstawiamy białe. O, i się nawet udało. Różne drobne przysługi, prawda, takie jak otwieranie drzwi, czy zamykanie bramy. Ja przyznam, że kiedyś naprawdę się śmiałem z sąsiada, który jak podjeżdżała żona samochodem, on miał warsztat w domu i pracował w domu. I on wychodził i otwierał żonie bramy. Mówi, co za pantoflarz, nie? To jeszcze byłem chłopakiem, tak? Co za pantoflarz. A dzisiaj ja sam zamykam bramę, nie otwieram, ale zamykam. Jeżeli on wyjeżdża, to on wyjeżdża, ja zamykam bramę, tak? I takie drobne gesty, które że żona pamięta, to nie tylko w jedną stronę, tak? Że to żona ma obowiązek pamiętać o kanapkach. Dobrze, może żona pamięta o kanapkach, a mąż pamięta o wieczornej kawie czy herbacie, tak? Czy o bramie, czy o innych rzeczach, które nie tylko, prawda, pamięta o rocznicy ślubu, no bo właśnie raz zapomniał i w związku z tym pamięta. Różne okazje, tak? Kanapki, pamiętanie o tym, że mąż czegoś potrzebuje, że na wyjeździe, czy w drugą stronę, tak? Bardzo ważna rzecz, o której ostatnio czytałem, ale rzeczywiście nasze doświadczenie jest takie, że to jest bardzo słuszny argument, żeby zawsze zakładać dobre intencje drugiej strony, szczególnie w sytuacjach trudnych, prawda? Czyli mąż, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakie jest największe kłamstwo kobiet i mężczyzn. Największe kłamstwo mężczyzn jest: za pół godziny będę w domu, a największe kłamstwo kobiet: za 5 minut będę gotowa. I prawda, w tych sytuacjach warto nie zakładać złej woli. To znaczy tak, mąż się spóźnia, to żona myśli, nie, że są korki, że coś miał ważne. Nie, no oczywiście gada w pracy, tak, bez sensu. Przecież nie zależy mu na mnie, wie, gdyby mu zależało, to by wrócił wcześniej, tak? Gdyby mnie kochał, to przecież by pamiętał, prawda? I zaczynają tworzyć się, myślę, że kobiety, które mają bardzo rozbudowaną komunikację i wyobraźnię, to prawda, bardzo szybko wchodzą na wysokie piętra różnych spekulacji, co to by było i dlaczego mąż nie wrócił, a potem się okazuje, że jest jakaś zupełnie prozaiczny powód tego. Warto uświadomić sobie, że druga osoba tak naprawdę nas kocha i nie chce nas zranić. Nie jest to teoria, tylko w badaniach różnych wychodzi na to, że poza związkami, które naprawdę są w złej sytuacji, tak, że oni oboje oceniają ten związek jako kiepski, niesatysfakcjonujący dla nich, zazwyczaj małżonkowie chcą dobrze dla drugiej strony, tak, i deklarują, że chcą dobrze. W związku z tym, kiedy zakładamy, że druga strona chce dobrze, to najprawdopodobniej mamy rację, tak? Kiedy zakładamy, że druga strona ma złe intencje, najprawdopodobniej się mylimy. Natomiast kiedy zakładamy właśnie te złe intencje, to dzieją się kolejne rzeczy, które mają negatywne konsekwencje. Dalej niespodzianki, ale pod warunkiem, że są miłe. Z niespodziankami to jest tak, że te miłe działają bardzo dobrze, te niemiłe działają bardzo źle, tak? Znaczy mąż, który zadzwonił, że będzie za pół godziny, no albo za półtorej godziny, prawda, no to jest ten element niespodzianki złej, a mąż, który zazwyczaj wraca późno, a udało mu się wyrwać z pracy, wrócił wcześniej, to jest element niespodzianki dobrej, tak? Warto szukać takich rzeczy, ponieważ to one właśnie zapobiegają rutynie, tak? Kiedy zawsze jest, prawda, imieniny mamy, rosół, schabowy,
Goździk, jedziemy do mamy na 14, wiadomo co kto powie, wracamy o tej samej porze, rozmawiamy na ten sam temat, prawda, jedziemy spać. I tak, no oczywiście jak jest dwa razy, to dobrze, jak jest 25 raz, to naprawdę już można stwierdzić, w sumie to fabryka jakaś, tak? Więc niespodzianki. Nie dajmy się, dobrze, żeby nie dać się, ja zaraz będę mówił o tym, że warto dać się poznać, ale nie do końca, tak? Że to nie jest tak, że mój mąż to wiadomo, co tam się po nim można spodziewać. Tak, wiadomo, to wszystkie te same rzeczy mówi, ta sama robota, tak? Te same dowcipy na wszystko jest przewidywalne. Dobrze być właśnie pozytywnie nieprzewidywalnym. Różne romantyczne pomysły takie, które no, są przez drugą stronę odbierane jako romantyczne, bo czasami to też trzeba się na tyle znać, żeby, prawda, żeby trafić, bo czasami można my na przykład z żoną zazwyczaj sobie robimy dowcipy na prima aprilis, ale niektóre z nich, jak powiedziałem mojemu koledze, to mówił, zapytał się, czy dostałem w gębę od żony, bo ostatnio wysłałem jej maila, moja żona pracuje też w Sterniku, od jakiegoś czasu wróciła do pracy i zajmuje się z biuletynem szkolnym i ja wysłałem jej z takiego serwisu, gdzie można wysyłać, podszywając się pod inny adres, wysłałem jej maila, że z pretensją, że od pół roku dostaję Państwa biuletyny, to jest całkowicie nielegalne, nigdy się nie zapisywałem. Jeśli Państwo natychmiast nie usuną mi z bazy, pozwy Państwa do prokuratury i Generalnego Inspektora Danych Osobowych, tak? No i może mężczyzna przeczyta ten mail wieczorem i mówi, o Janusz, coś musimy z tym zrobić szybko, musimy szukać tego faceta w bazie, tak? Ale nie pogniewała się, bo takie rzeczy, bo żona też różne rzeczy, różne dowcipy mi robiła. Kiedyś też jej wysłałem SMS-a, to znaczy zrobiłem tak, że SMS-a wysłałem w taki sposób, jakby był od niej i w SMS-ie było kup 20 paczek chrupków kukurydzianych i wszedłem z takim workiem chrupków, że ona mówi, coś ty zwariował. Mówię, jak to przecież, zobacz, mam SMS-a od ciebie, że mam kupić chrupki. Nie wiem, po co mi kazałaś, ale jak kazałaś, to ci to kupiłem, tak? Ale różne, czasem można przesadzić, tak? Ale wydaje się, że lepiej nawet się troszeczkę podrażnić, niż wpaść w rutynę. Znajomość małżonka i jego świata. No, nie można prawdziwie kochać kogoś, kogo nie znamy albo słabo znamy. Jeśli chcemy poznać, musimy wykazać prawdziwe zainteresowanie i wysiłek, prawda? Jeśli żona, mąż jest fanem piłki nożnej, no to żona musi się wysilić, nie wiem, Widzew od Legii, czy od Jagiellonii, tak? Czy coś odróżniać, tak? Wiedzieć z grubsza, dlaczego ci faceci biegają po boisku, dlaczego... No jakieś podstawowe rzeczy, tak? Facet z kolei po pewnym czasie i wysiłku, może jakieś rysunki sobie musi zrobić, jest w stanie opanować różnicę między spódnicą i sukienką, tak? Jest trudne, jedno i drugie na S, prawda? I tak samo od dołu wygląda, tak samo, a wiadomo, że dla kobiety pomylenie tego i tak, ale już nawet, a myślę, że nawet między rajstopami i pończochami, tak? To jest osobne ćwiczenie, ale jest to możliwe. I zaimponuje żonie, że, prawda, że wie, co to nie mówi, czy kochanie twoje stopy, nie pończochy, albo w drugą stronę. Na szczęście, tak jak mówiłem, nigdy się do końca nie poznamy i warto pewien aspekt swojej nieprzewidywalności zachować. Ale nie możemy, także nic o sobie nie wiemy, tak? Generalnie, co robi twój mąż, nie mam pojęcia, ale jeździ do pracy, ale co tam on robi, czym się zajmuje, to nie wiem. Jest taki amerykański autor Gary Chapman, który przedstawił teorię języków miłości. I on powiedział, że każdy człowiek ma taki jeden dominujący język miłości, czyli sposób, w jaki do niego komunikaty czy działania drugiej osoby docierają i są odbierane jako miłość. To znaczy, takie powiedzmy dowody miłości, tak? I okazuje się, że dla różnych osób to są różne te języki miłości są różne. My musimy się nauczyć wyrażać naszą miłość drugiej osobie w taki sposób, w jaki ona odbiera to jako miłość. Inaczej możemy mieć taką sytuację, że obie strony się starają i po prostu nie trafiają, tak? Mąż ciężko pracuje, żeby udowodnić żonie, że ją kocha, a żona myśli, gdyby mnie kochał, to by wcześniej wracał do domu, tak? I on mówi, o co jej chodzi, bo przecież ja się zachorowuję na rodzinę. A ona mówi, co za facet, nie ma go nigdy w domu.
Ja mówię, zakładam, że naprawdę oboje się starają. Nie mówię o mężczyźnie, który, bo ja na przykład w pracy miałem takich kolegów w poprzedniej pracy, którzy jak urodziło mi się dziecko, to nagle im przybywało obowiązków w pracy. Tak? Ponieważ ja pracowałem z nimi, więc wiedziałem, że żadnych obowiązków mi nie przybyło, ale oni mówili, że to z powodu wzrostu odpowiedzialności za rodzinę. I tymczasem to się też nie przekładało na wyższe dochody w tym akurat na tym stanowisku, prawda? Ale facet wracał później do domu, bo miał więcej obowiązków. Właśnie każdy z nas ma skłonność do używania własnego języka miłości, tak? Musimy się nauczyć, co druga strona odbiera jako miłość. I on wyróżnił 5 języków, czyli afirmacje, o której jeszcze będę mówił, czas, czyli właśnie poświęcanie sobie czasu i drobne prezenty, raczej to jest ważne dla kobiet, czasami prezenty materialne, kwiaty, to nie chodzi o rzeczy drogie raczej, tak? Tylko raczej o pamięć. Pomoc w pracach domowych, tak? Że można drugą osobę liczyć, że kiedy czegoś potrzebuje, to druga osoba jest. I dotyk. Dla mężczyzn to jest bardziej związane z seksem, dla kobiet czasami właśnie nie z seksem, tak? To co mówiłem o tym dotyku nieseksualnym. Zresztą z dotykiem to jest tak, że każdy odbiera go trochę inaczej. To jest taki temat też ważny, który warto dobrze rozpoznać, dlatego że to jest, dotyk jest czymś fizjologicznym, tak? Czymś, i wrażenia dotykowe i to, co one powodują w nas, w dużym stopniu są od nas niezależne. I teraz w zależności od tego, jak tak dobrze byłoby, żeby ten statyw przetrwał, tak myślę. W zależności od tego, między innymi, jaka jest nasza osobista wrażliwość, ale również od tego, jak zostaliśmy wychowani, czyli na przykład, czy rodzice nas przytulali, czy właśnie nas nigdy nie przytulali, to takie mamy podejście do dotyku. I może się zdarzyć taka sytuacja, że dla jednej z osób w małżeństwie dotyk jest bardzo ważny, a dla drugiej w ogóle jest nieważny, tak? I na tym punkcie mąż się chce do żony przytulać, a żona w ogóle nie chce, a najchętniej by spała osobno albo odwrotnie, tak? I może nawet być odbierane jako coś przykrego. Także warto ten temat też po prostu omówić między sobą, jak to wygląda. Hierarchia miłości, czy hierarchia wartości. W małżeństwie powinna być taka. Na pierwszym miejscu mąż, na drugim miejscu dzieci i potem inne rzeczy. Przepraszam, osoby i rzeczy. Praca, rodzice, jakieś zaangażowanie społeczne, dalsza rodzina, przyjaciele. Kiedy ta hierarchia jest inna, a najczęstsze takie, oczywiście są różne sytuacje, tak, ale takie typowe zaburzenie tej hierarchii to jest takie, że u kobiet dzieci wskakują na pierwsze miejsce, a u mężczyzn praca wskakuje na pierwsze miejsce. I zresztą to jest często ze sobą powiązane, to znaczy przychodzi na świat dziecko i kobieta stwierdza, że teraz mężczyzną mojego życia jest Józio. Wprawdzie wziąłem ślub z Krzyśkiem, ale teraz mężczyzną życia jest Józio. I jeszcze oczekuję, żeby mąż też podzielał ten zachwyt, prawda, że mężczyzną życia stał się Józio. Zresztą przecież no, sam chciałeś, też go kochasz, prawda, to twój wspaniały syn. No, nie do końca mężczyźnie o to chodzi, ale jeśli mężczyzna da się na tą kolejne miejsce zepchnąć, to często obszarem, do którego jak on ucieka, jest właśnie praca, tak? I wtedy z kolei praca jest przed rodziną i wszystkie te relacje się zaburzają. Także warto już pamiętać o tym, że my dla siebie jako małżonkowie, niezależnie od tego, jaką mamy rodzinę, powinniśmy być zawsze na pierwszym miejscu. Bez umiejętności wybaczania jest nam bardzo trudno. Dlatego, że różne zranienia, które zawsze będą, się gromadzą, nie ma sposobu, żeby one się uchodziły. W rezultacie ta góra różnych pretensji rośnie. Tak naprawdę przebaczenie jest potrzebne zarówno małżeństwu jako całości, małżonkowi, jak i nam samym. To znaczy my, osoba, która jest zraniona, też potrzebuje, dla niej jest ważne to, żeby ona przebaczyła, tak? Kiedy nie przebaczamy, to ta osoba, która nie potrafi przebaczyć, gromadzi to w sobie, też jest z tym trudno. Dlatego warto to zrobić. Przy czym przebaczenie nie musi oznaczać zapomnienia, tak? To nie jest tak, że tą sytuację mamy wymagać z pamięci. To często nie jest możliwe. Często też, jeśli to zranienie było poważne, to wymaga to czasu i nie jest to łatwe, tak? To nie jest tak, że no przecież już powinnaś mi dawno wybaczyć, tyle czasu minęło, już cię 10 razy przepraszałem,
i tak dalej. To nie jest proste. Natomiast warto o to się starać. Warto zresztą też zaczynać od małych rzeczy, tak? Kiedy nie możemy, prawda, zapomnieć żonie jakiejś tam prostej rzeczy codziennej, no to potem, jak będzie poważniejsza sprawa, to będzie nam jeszcze trudniej. Przyjaźń i zaufanie, te rzeczy są ze sobą bardzo powiązane i bardzo ważne w miłości. Na czym polega zaufanie? Warto się siebie zapytać, czy na co dzień ufam małżonkowi w różnych drobnych sprawach, takich jak właśnie finanse, czas, obowiązki, czy... Oczywiście tutaj na ten temat są różne dowcipy, tak jak mówiłem o tym, prawda, że wiadomo, że mąż za pół godziny wróci i wiadomo, że żona na zakupach zawsze wydaje za dużo. Natomiast chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę też do tych wad swoich podeszli z pewnym dystansem wzajemnym. Natomiast tak w gruncie rzeczy jednak ufali, tak? Jeśli to jest tak, że ja muszę sprawdzić za każdym razem, nie wiem, tam dzwonię, to też są takie dowcipy, prawda? Jak mąż późno nie wrócił, nie wiem, czy Państwo słyszeli, mąż późno nie wraca, to żona dzwoniła wszystkich kolegów i u ośmiu był właśnie, a u dwóch nadal jest, tak? Także to czasami mogą wyjść historie dziwne różne. Natomiast jeśli nie potrafimy ufać, warto się pytać, dlaczego tak jest, tak? I warto też się zastanowić, czy jak nie potrafię zaufać w sprawach drobnych, czy potrafię w sprawach fundamentalnych, tak? I dlatego warto to zaufanie budować. Zaufanie nie oznacza naiwności, tak? Nie oznacza, że ja wszystko przyjmuję, mam normalny, racjonalny osąd tej sytuacji, ale nie zakładam złej woli, albo nie zakładam jakichś negatywnych działań, jeśli nie mam do tego powodów. I drugi punkt, przyjaźń. Co to oznacza, że jesteśmy przyjaciółmi? Warto sobie zadać pytanie, czy ja mogę powiedzieć szczerze, że mój mąż, moja żona, to jest mój najbliższy przyjaciel. Niektórzy mogą się zdziwić, jak to, co to za przyjaciel, przecież ja mam żonę, tak? Przyjaciół to ja mam w pubie od piwa, albo z nimi na mecze chodzę, albo to są przyjaciele od piłki nożnej. Żona, co to za przyjaciel? Ale jednak żona powinna być przyjacielem męża, najbliższym mąż żony. Co to oznacza? Na przykład to łatwo sprawdzić, komu ja się zwierzam z najważniejszych rzeczy, tak? Na przykład komu żona mówi najpierw, że jest w ciąży. Jak wie już teściowa, mama, najbliższa koleżanka i mąż już jak widać, tak? To się dowiaduje, czemu tak się nie zorientuje, bo to faceci tam za bardzo nie są tutaj pojętni. No to jest nie tak, prawda? Też jeżeli się boję o jakichś trudnych rzeczach powiedzieć, to warto się na tym zastanowić, dlaczego tak jest. Relacje z rodziną współmałżonka. Jacek Pulikowski ma taką teorię na temat tego, skąd się biorą dowcipy o teściowej. I on mówi, że wszystkie, on mówi tak, jak była okupacja, to były dowcipy antyniemieckie. Jak była komuna, to były dowcipy antykomunistyczne, a dowcipy o teściowej trwają zawsze. Skąd to się bierze? To znaczy, że dowcipy się biorą z sytuacji kryzysowych, czyli jest jakaś potencjalnie trudność w tym. Rzeczywiście tak jest. Skąd jest ta trudność? Bo małżeństwo to jest konflikt dwóch światów, mianowicie dwóch rodzin pochodzenia. Tak naprawdę niektórzy mówią, że w ogóle sam fakt, że gdyby nie ta pierwsza faza zakochania, to w ogóle ludzkość by dawno wyginęła, bo gdybyśmy my obiektywnie siebie widzieli w momencie, jak się schodzimy, to byśmy nie chcieli ze sobą być. To znaczy, bo po pierwsze nas bardzo się różnimy jako mężczyzna i kobieta i po drugie się bardzo różnimy jako osoby pochodzące z różnych rodzin pochodzenia. Więc tak naprawdę to natura czy Pan Bóg, to już w zależności od tego, jak to postrzega, tak to zostało zorganizowane, że my mamy takie zamglenie przez pewien czas. Nam się wydaje, że jesteśmy do siebie we wszystkim podobni i na pewno wszystkie problemy się jakoś ułożą. A kiedy się okazuje, jak jest, to już trochę jest za późno i trzeba jakoś to ułożyć. Natomiast ten konflikt dwóch światów jest bardzo, bardzo ważną rzeczą, dlatego też, że nasza siła związku z rodziną pochodzenia jest bardzo, bardzo potężna. Proszę zobaczyć takie rzeczy, które no zupełnie paradoksalne, prawda, że na przykład dzieci dziedziczą negatywne różne cechy po swoich rodzicach,
Nawet takie, które ich w młodości czy w dzieciństwie raniły, tak? Tak na przykład jak alkoholizm czy przemoc. Czyli dziecko doświadcza przykrych rzeczy w dzieciństwie i potem, nie wszystkie, tak? Ale część z tych dzieci, jest to większe prawdopodobieństwo, że ono te same postawy będzie praktykowało w swoim życiu, prawda? Skąd to się bierze? Bo nam jest trudno odciąć się od rodziców, tak? Zaprzeczyć temu, co wyznają rodzice. Na szczęście to w obie strony działa, znaczy też pozytywnie, czyli dzieci, które mają dobry przykład, to jest bardzo duża siła tego dobrego przykładu, prawda? Natomiast jest to trudne i teraz to się zderza, siła przywiązania do rodziny pochodzenia zderza się z siłą miłości małżeńskiej. Stąd jest ten potencjalny konflikt. Możemy tutaj mówić o takim dobrym i złym odpępowieniu, prawda? To znaczy dobre, czyli takie, że ja rozumiem, że na nowo zaczynam teraz życie z drugą osobą, to teraz ta osoba jest dla mnie najważniejsza, prawda? Albo takie, że w ogóle nie ma odpępowienia i de facto najważniejsza, tak jak słyszę czasami, to jest naprawdę, już kilka razy o tym słyszałem, że mąż wraca do domu, ale mama jego mieszka blisko i najpierw zjada obiadek u mamy, dopiero wraca potem do żony, prawda? Albo najpierw dzwoni do mamy i pyta, co mamie potrzeba i załatwia sprawy mamy, zakupy, i jakieś prace, pomoc domowa i tak dalej, dopiero potem jedzie do domu. Ja nie mówię o sytuacji, że mama jest niedołężna, żeby była jasność, tak? Tylko mama jest zupełnie sprawna. On postrzega to jako swój pierwszy obowiązek, zaspokojenie potrzeb mamy. Więc oczywiście, że tak nie może być. Natomiast też nie jest rozwiązaniem odcięcie się, tak? Po prostu zrywamy wszystkie więzi. To do niczego dobrego też nie prowadzi. I teraz ostatnie, ja nazywam top 5, tak? Takie rzeczy, które moim zdaniem są najważniejsze w tym budowaniu miłości. Pierwszy z nich to jest afirmacja. To jest taka bardzo powszechna zależność i tutaj nie trzeba się tego wstydzić albo udawać, że jest inaczej, że tak naprawdę lubimy być chwaleni i doceniani. To jest ludzkie, tak? To, że lubimy, jak też mówimy o pozytywnej motywacji, prawda, w odniesieniu... A, to ja myślałem, że to mój mikrofon, ale także wszystko pod kontrolą. Lubimy być chwaleni i doceniani i trzeba to wykorzystywać, tak? Znaczy, że jeżeli lubimy, to warto to stosować w małżeństwie. Ale trochę za inne rzeczy mężczyźni i kobiety zazwyczaj lubią być chwaleni. Kobiety raczej za wygląd, dobroć, dbałość o rodzinę. Mężczyźni raczej za inteligencję, siłę, zdolność rozwiązywania problemów. Oczywiście, że możemy znaleźć inne, prawda, sytuacje, że nie wiem, córka mojej koleżanki z podstawówki jest mistrzynią Polski w taekwondo juniorów, tak? No to dla niej jest oczywiste, że waleczność czy siła to jest, prawda? Jak ktoś mi powie, jesteś silna dziewucha, to ona, prawda, albo tam, ale jej dokopałaś, tak? To normalnie może brzmieć fatalnie, no to dla niej jest komplement. Ale zgadzamy się, że raczej kobieta nie postrzega, prawda, tego jako swojego głównego atutu, jak komuś może przyłożyć, czy jak sobie w takich sytuacjach konfliktowych radzi, tak? Raczej to wolałaby, żeby do tego nigdy nie dochodziło. Natomiast mężczyźni, no właśnie, chcą być tymi, którzy są mądrzy, w życiu sobie radzą, jak jest problem, to go potrafią rozwiązać, źle się czują, kiedy tak nie jest. To oznacza również, że za trochę podobne rzeczy bardzo nie lubimy być krytykowani i nie lubimy nawet, kiedy z tego się żartuje. Między innymi kobiety za wygląd, wagę i wiek. Tutaj zachęcam panów, żeby to były absolutnie tematy tabu. To znaczy nie wiem, nie interesuję się, nie znam się, prawda? Żadnych tutaj dowcipów. Ja naprawdę słyszałem na przykład, i to bardzo dobry mąż, naprawdę mój znajomy, który swego czasu sam o tym opowiadał, że zaczął mieć problemy z wagą i powiedział do żony, wiesz kochanie, tak trochę przytyłem, jeszcze trochę i będę taki gruby jak ty. No, przypuszczam, że nawet jeśli żona się uśmiechnęła w tym momencie, to na pewno miło jej z tego powodu nie było, prawda? Albo tam przy okazji urodzin, to ja, o, jakaś nowa cyferka się chyba pojawiła na początku, coś tam stuknęło, prawda? To jest ciekawe, proszę sobie wyobrazić, że moja mama, która ma 82 lata, jest to, dzięki Bogu, w dobrej formie, jak miała 80 urodziny, to była bardzo, miała duży opór wewnętrzny, żeby jej obchodzić, bo ona nie lubi się, nie musi się chwalić tym wiekiem, chociaż raczej już duża część ludzi w tym wieku to już się nawet kobiety chwalą, tak? Ale jednak dla niej to jest trochę przykre, że ma, ja to wprost mówi, tak? Że ma tyle lat. To nie jest powód do chwalenia się, tylko
tylko wolałaby tego i nie oczekuje żadnych życzeń na urodziny, na imieniny, tak, na urodziny absolutnie nie. Z kolei mężczyźni nie lubią być krytykowani i nie lubią, kiedy się żartuje z takich obszarów jak ich niezaradność, brak inteligencji, brak sprawności seksualnej. Ta niezaradność to tak jak w dowcipie, prawda, żona mówi do męża, wiesz co, ty to jesteś taka straszna sierota, że jakby były mistrzostwa świata w niezaradności, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? No bo taka sierota jesteś, no. Prawda? To facet, który takie komunikaty słyszy od żony, to jest żart, ale naprawdę ja znam taką sytuację z takiej miejscowości, gdzie no, mała wioska, ludzie się znają, gdzie w dość zgodnej opinii ludzi była taka sytuacja, że całkiem sensowny i fajny chłopak pojął za żonę kobietę, która za swój cel życiowy przyjęła udowodnienie mu, że jest właśnie taką sierotą, która zajmie drugie miejsce na świecie. I naprawdę facet się rozpił, nic z niego nie było, jego syn również się rozpił. Oczywiście trudno to powiedzieć, czy to dokładnie była taka przyczyna, ale naprawdę sporo osób tak to postrzegało. Ona była wyjątkowo, ja troszkę ją poznałem, oczywiście wyjątkowo przykra i na każdym kroku po prostu mu udowadniała, że nie to, że się, nie to chodzi, że się z nim kłóciła, tak? Udowadniała mu, że on jest do niczego, że on nic nie osiągnie, że on nic nie umie i już tak będzie, tak? I mu to wmówiła, tak? I tak się naprawdę stało. I warto jeszcze na końcu pamiętać też, że troszkę wspomniałem o tym wcześniej, afirmacja to jest też okazywanie szacunku. Tutaj możemy się zastanowić nad tym, że tak naprawdę wśród osób, które są na naszym poziomie społecznym, tak, bo wiadomo, że nie wiem, jakaś osoba o wysokim statusie społecznym, pan prezydent, tak, ksiądz biskup, nasza babcia, to są osoby, które zasługują z tej racji na szczególny szacunek, tak? Ale wśród osób, które są nam równe, nie powinno być osoby, która ma, nie ma osoby, która zasługuje na wyższy szacunek niż mąż, żona wzajemnie dla siebie. Ja pamiętam też w poprzedniej pracy miałem takiego kolegę, którego natychmiast mogłem wyczuć po samym tonie rozmowy, pracowaliśmy blisko, czy dzwoni żona, czy jakaś jego koleżanka, tak? Z żoną rozmawiał krótko, oschle, pytał, po co w ogóle dzwoni i już nie mam czasu, do widzenia, tak? Z koleżanką, która dzwoniła 10 minut później, rozmawiał bardzo sympatycznie, pytał, co jeszcze i tak dalej i rozmowa trwała 40 minut, tak? Z żoną 3 minuty, z koleżanką 40 minut i ton, więc powinno być dokładnie odwrotnie, tak? Nie o to chodzi, żeby z żoną rozmawiać 40 minut w pracy, bo pewnie zazwyczaj to nie jest konieczne, ale ton po tonie i zresztą rzeczywiście miałem kolegę, gdzie było dokładnie odwrotnie, tak jak powinno być, tak? Ja wiedziałem, że dzwoni żona, bo słychać było po tonie jego, wiadomo było, że to dzwoni żona. Nie rozmawiał długo, ale był bardzo sympatyczny, tak? Cześć kochanie, co słychać, tak? Więc tutaj musimy pamiętać, że jeżeli mamy wrażenie, prawda, że jest inaczej, to jest obszar na pewno taki, nad którym warto pracować. Kolejny punkt, na pewno bardzo ważny, to jest szczęśliwe współżycie małżeńskie. Dlaczego mówię o współżyciu, a nie o seksie? Bo chodzi tak naprawdę o coś więcej niż akt, powiedzmy, akt seksualny, tak? Współżycie ma nas jednoczyć i jest związane też z płodnością, a nie tylko dawać przyjemność. Taka dzisiejsza wizja to jest właśnie związana z tym, prawda, jak dostarczać sobie więcej przyjemności. Jak możemy to osiągnąć? Na pewno to nie osiągniemy tego poprzez studiowanie różnych poradników, bo większość z nich upatruje sukcesu w technikach, prawda? Czyli jak osiągnąć wyższy poziom satysfakcji, jak to ma dłużej trwać, jak to... To są rzeczy, czasem tutaj chcę powiedzieć brutalnie, tak naprawdę pod tym względem się nie różnimy od zwierząt. Czyli człowiek się na poziomie fizjologii współżycia jest jedna, wydaje mi się, różnica, jeśli chodzi o ssaki. To znaczy, że człowiek jest płodny przez sam rok, kobieta okresowo i chyba żadne zwierzę nie jest płodne dokładnie przez cały rok, tak? Bo to jest związane w naturalny sposób z okresami wychowania potomstwa, tak? Ale reszta, cała reszta łącznie z przebiegiem aktu seksualnego nie wygląda inaczej, nie wygląda tak samo, tak? Więc jeżeli chcemy
łączy z doznaniami, żeby nie było złudzeń, to te doznania się mierzy w mikrowoltach, tak? I na przykład poziom orgazmu się mierzy właśnie w taki sposób. Więc rozumiemy, że jeżeli my do tego sprowadzimy, czy to jest wyższa satysfakcja, to jest, jesteśmy na poziomie zwierząt, tak? I potem się dziwimy, że mamy, dziwimy się, że to przestaje funkcjonować. Tymczasem no, trzeba spojrzeć, że to jest jednak osoba, to jest moja żona i to ma konkretne konsekwencje. I trzeba też rozpoznać, jakie są między nami różnice, bo one są, wydaje się, jeszcze większe niż w komunikacji. W jakim stopniu te różnice może będzie obrazował to zdjęcie, prawda? Na górze mężczyzna, on, off, na dole znacznie bardziej złożone urządzenie. I teraz, żeby była jasność, ja nie twierdzę w tym momencie, że kobieta nie jest zainteresowana, proszę zobaczyć. Nie jest tak, że to nie jest urządzenie zepsute na dole, nie działające. I jedno i drugie działa, ale działa inaczej, tak? Niektórzy nawet widząc ten slajd mają wątpliwości, to kiedyś mojej żonie kto ktoś zgłosił. Wiesz, ja mam wątpliwość, czy mój mąż ma taki wyłącznik, tak? Może tak być, że nawet do końca wyłącznika nie ma, tak? Że jest always on, tak? Są takie technologie. Natomiast na czym to polega? Polega to na tym, że u mężczyzny rzeczywiście ta sfera wygląda w sposób dość prosty, u kobiety jest złożona po prostu. Jest złożona, bo u kobiety wszystko się łączy ze wszystkim i ta sfera w związku z tym się łączy i mają wpływ wszystkie inne sfery życia i to jak one wyglądają, tak? Jest takie powiedzenie, żeby nie zepsuł u mężczyzn, u kobiet, jaki dzień, taka noc, u mężczyzn, jaka noc, taki dzień, tak? To znaczy, kobieta, mężczyzna, który jest w ciągu dnia, nie zadzwonił z pracy, tak? Nie przywitał się z żoną, jak się powinien przywitać, nie zapytał, co słychać i różne rzeczy, jeszcze ktoś tam ze dwie rzeczy zawalił, tak? I potem oczekuje, że będzie romantyczny wieczór, no to za chwilę dostanie taką odpowiedź, że powie żonie, jesteś zimna ryba i w ogóle z tobą się nie da, w ogóle dla ciebie ta sfera nie istnieje, tak? A ona coś podobne odpowie, a ciebie w ogóle tylko to istnieje, tylko to interesuje. Ale prawda jest bardziej znacznie bardziej skomplikowana, tak? Przy czym od razu trzeba też powiedzieć, że jeżeli my pytamy, i to były badania przeprowadzone przez BBC prawie na całym świecie, taka ankieta internetowa, na ile ta sfera jest dla ciebie ważna, to co ciekawe, na całym świecie jest taka zależność, że ona jest niezależnie od kultury znacznie bardziej ważna dla mężczyzn niż dla kobiet. Jeśli postawimy tak pytanie, tak, czy to jest dla ciebie ważne, to nie oznacza, że w małżeństwie kobieta chce z tego nie wiem, zrezygnować, najchętniej by tego nie robiła, tak? Natomiast po prostu jest to bardziej dla niej bardziej złożone. I teraz, no skąd się biorą konflikty? Nie rozumiemy wzajemnych potrzeb i zakładamy, pomimo tych ogromnych różnic, zakładamy, że druga strona czuje tak samo, tak? I tutaj, tak jak mówię, to nie o to chodzi, tam różne opisy etapów gry wstępnej i tak dalej, to co możemy znaleźć w poradnikach. Chodzi o dotarcie trochę głębiej, tak? Że moja żona jest kobietą, co to oznacza, jak ona funkcjonuje, czy ją znam, czy ja z nią rozmawiam, czy jesteśmy sobie bliscy, tak? I wtedy efektem jest to, jeżeli to stawiamy na głowie, najpierw jest to, a potem no to właśnie są problemy. Co przeszkadza kobiecie? Po pierwsze brak poczucia bezpieczeństwa, bardzo szeroko pojęty, tak? Ekonomicznego, brak poczucia bezpieczeństwa w sensie intymności, tak? Że ktoś może podsłuchać, że coś tam się wydarzy, tak? Że dziecko wejdzie, różne tego typu rzeczy. Brak wsparcia ze strony męża w różnych sferach życia, tak? Taki facet, który w niczym nie pomaga i na końcu się swojego prawa domaga, to nie będzie w tej sytuacji to funkcjonowało dobrze. Z kolei ze strony mężczyzny to jest ten facet, który jest we wszystkich innych dziedzinach niedoceniany i jest sierotą, no to też nie będzie tym zainteresowany w swoim małżeństwie, albo będzie mało zainteresowany. Zresztą dzisiaj trzeba też powiedzieć, że to mówię, pewne zależności czy typowe postawy u płci występują, tak? Ale jednocześnie są nowe zjawiska, na przykład takie, że
młodzi ludzie na wieku 30 lat nie współżyją miesiącami i to z powodu mężczyzny, tak? Bo mężczyzna jest przepracowany, bo nie daje sobie rady ze stresem. Także to dzisiaj się wszystko troszkę komplikuje, tak? Wcześniej raczej takich problemów nie było. Warto tu też wspomnieć o tym, że antykoncepcja, która miała być panaceum na te wszystkie, na te problemy w tym znaczeniu, że miała, no taki jest cel, tak, że odrywa ten aspekt prokreacyjny i daje możliwość robienia tego wtedy, kiedy chcemy i bez ograniczeń i tak dalej. I okazuje się, że wcale nie przynosi, zazwyczaj według różnych badań, nie przynosi wcale, nie daje efektów w postaci większej satysfakcji ze współżycia na przykład. Nawet według niektórych badań nie daje efektów w postaci częstszego współżycia. Tylko zdarza się, że jest odwrotnie, tak? Że paradoksalnie to, co jest zawsze dostępne, staje się mniej atrakcyjne. Na końcu warto wspomnieć o rzeczy bardzo ważnej, na pewno tutaj ważniejszej i trudniejszej po stronie mężczyzn. To znaczy, że dla żony ta sfera ma szansę dobrze funkcjonować tylko wtedy, kiedy ona będzie miała poczucie, że ona jest naprawdę tą jedyną dla mężczyzn. Tak? Czyli facet, który ogląda się za innymi kobietami na ulicy, który flirtuje z koleżankami w pracy czy ze znajomymi na imprezach, tak? To bardzo zaburza, to bardzo uderza w poczucie bezpieczeństwa kobiety, bardzo źle wpływa na tę sferę. Komunikacja. Tutaj znowu są bardzo duże różnice między mężczyznami i kobietami. Po pierwsze jest w ogóle inny cel komunikacji, to znaczy kobieta komunikuje się po to, żeby wyrażać uczucia i nawiązywać relacje, przepraszam. A mężczyzna po to, żeby załatwiać konkretne sprawy i rozwiązywać problemy. I tutaj mamy już gotowy konflikt, prawda? I kiedy typowa sytuacja, myślę, że Państwo kojarzą, że żona wraca z pracy i mówi mężowi o jakimś problemie, tam znowu się pokłóciłam z tą Jolką z mojego działu, a mąż mówi, no przecież ci dawno mówiłem, że nie powinieneś w ogóle z nią gadać, ona jest głupia i bez sensu, tylko zawsze się pokłócić. A co żona mówi? No w ogóle mnie nie słuchasz. No jak to się nie słucha? No przecież właśnie ci daje rozwiązanie, tak? Tymczasem no, trzeba zrozumieć, że kobieta, która mówi o czymś mężczyźnie i nie zaznacza wyraźnie, kochanie, co powinnam w tej sytuacji zrobić, prawdopodobnie w ogóle nie pyta go o radę. Chce po prostu się podzielić tą informacją. Czasami jak się nią podzieli, to w ogóle ten problem już się rozwiąże i żadna rada nie będzie potrzebna. Natomiast mężczyzna ma taki umysł, nawet jak jest humanistą, ma w sobie takiego małego inżynierka, który właśnie chciałby problemy świata rozwiązywać. I ma, no, on ma takie poczucie, jak ma problem, to się zwraca do fachowca, tak? Skoro żona do mnie się zwraca, czyli widocznie traktuje mnie jako fachowca, czyli oczekuje rozwiązania. No w ogóle nie traktuje w tej sytuacji mężczyzny jako fachowca, bo rozmawia po to i zresztą wiemy, że zupełnie sposób rozmawiania kobiet jest zupełnie inny, prawda? Bo wszystko się wiąże ze wszystkim i na przykład nie można po prostu powiedzieć, że coś się wydarzyło w pracy. Trzeba, jak to moja żona określa, nakreślić cały kontekst sytuacji, tak? Czyli Jolka, no wiesz, ta, co w zeszłym roku już prawie się rozwiodła z mężem, a potem miała poronienie, a potem jeszcze jej teściowa była poważnie chora, z tą drugą, która coś tam, prawda? No ale, poczekaj, bo nie powiedziałem ci jeszcze, że. Prawda? I to mniej więcej po 15 minutach wstępu już żona jest gotowa, żeby powiedzieć, że coś tam się wydarzyło, tak? Jak naprawdę ja to nie walczę z moją żoną, po prostu wiem, że ona nie potrafi inaczej. Nie może po prostu powiedzieć mi, że coś się wydarzyło, tak? Albo nawet jak zacznie, że się coś wydarzyło, to nie może skończyć na tym, tak? No musi, ale nie zrozumiałeś tej sytuacji, tak? Więc musimy to, my mężczyźni musimy zrozumieć, zresztą u kobiet nawet stwierdzono, że mówienie wymaga mniejszego wysiłku fizjologicznego, tak? Mięśnie, tak, aparat mowy jest zbudowany, że kobieta mówi wyższym głosem i aparat mowy jest tak skonstruowany, że kobieta trochę mniej się męczy, tak? Także to też jest, natura to przystosowała ją do tego, że to łatwo jej wychodzi. Generalnie warto, żebyśmy mniej mówili, więcej słuchali. To dotyczy obu stron, tak? To nie tylko
nie tylko kobiet, bo mężczyzna też czasami, prawda, wydaje się, że słucha, a on tam gdzieś za gazety, tak, tak, kochany, żona już dawno poszła spać, a on tam, prawda, potakuje, bo prawda, robi sobie dobrą, dobrą tutaj minę. Jak powinna wyglądać efektywna komunikacja? Na ten temat bardzo wiele napisano i można poczytać, ale kilka rzeczy chcę przypomnieć. Bardzo ważna rzecz, którą naprawdę taka warsztatowa tak naprawdę, można to wypracować, to znaczy komunikacja ja zamiast ty. Czyli zamiast mówić denerwujesz mnie, lepiej powiedzieć jest mi przykro, kiedy tak mówisz, tak? Albo zdenerwowałem się, albo, prawda? To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że kiedy my mówienie o drugiej osobie jest odbierane jako agresja czy atak, ta druga osoba to odpiera. Kiedy mówimy o sobie, prawda, no zdenerwowałem się, trudno, żeby żona powiedziała, nie zdenerwowałeś się, tak, no, czy mąż, tak, to jest, uczuciom jest, trudno jest zaprzeczać. Dalej warto unikać takich zwrotów uogólniających typu ty zawsze, ty nigdy, znowu, jak zwykle, one prawie nigdy nie są prawdziwe. Dyskusja schodzi na baczne tory, czy to rzeczywiście było zawsze, czy czasami nie, tak? Zupełnie nie o to chodzi, często to jest krzywdzące. Warto rozmawiać o konkretnych sytuacjach. Jeśli już się kłócimy i od razu mówię, że warto się co pewien czas pokłócić, w znaczeniu przegadać określony temat, to po pierwsze jeden temat naraz. To jest bardzo trudna historia, mamy wszyscy, bardzo trudna sprawa, mamy wszyscy takie skłonności, prawda? Od czegokolwiek byśmy zaczęli, to i tak skończymy na tym, że twoja babka skwasiła mleko, bo była leniwa, a twój ojciec popijał i przed matką coś tam ukrywał, tak? Zaraz, jak się zastanowić, że zaczęliśmy od skarpetkach w sypialni zostawionych, tak? Albo o czymś tam. Więc warto pamiętać, że ten temat, który zaczęliśmy, trzeba ten temat skończyć. To znaczy nie zaczynać nowych, nie schodzić i pilnować się, że rozmawiamy na ten temat, na który zaczęliśmy. Dalej nie kłócić się w gniewie, bo naprawdę sobie możemy powiedzieć jakieś bardzo przykre rzeczy, których nawet nie myślimy, ale w emocjach po prostu chcemy w szpilę drugiej osoby włożyć i potem będziemy tego żałowali. Bez krytykowania, tak? Bez takiego atakowania właśnie, że przecież to ty jesteś taka, ty specjalnie, różne takie przypisywanie złej woli. Natomiast warto też nie unikać złych, trudnych tematów, tak? Kiedy unikamy, zamiatamy pod dywan, to często kobiety mają taką skłonność, dla świętego spokoju nie będę o tym mówiła, prawda? Potem góra rośnie, wybucha nagle jakaś absurdalna kłótnia o to, że szklanka nie w tym miejscu została postawiona, a tymczasem to było nagromadzenie różnych rzeczy od dłuższego czasu. Warto, to jest szczególnie dla mężczyzn trudne, otwarcie wyrażać swoje uczucia, to jest mężczyzna, który ma z tym problem. I ogólnie wprowadzać atmosferę dobrego humoru, trochę żartować, tak jak mówię, są poza tymi obszarami, z których lepiej nie żartować. Bardzo ważna informacja dla pań, na pewno to już słyszały, nie należy zakładać, że druga strona się domyśli. Czyli mężczyzna jest zwierzęciem całkowicie niedomyślny, wymaga bardzo prostych, jasnych komunikatów, krótkich. Z tego powodu zresztą powstały nasze szkoły, to jest jeden z powodów, nasze szkoły dla chłopców i dla dziewcząt osobno, bo po prostu inaczej się mówi do chłopaków, tak? Do chłopaków trzeba mówić krótko, zwięźle, zdecydowanym głosem. Takie komunikaty są przez dziewczynki odbierane jako agresja, tak? Pani mnie nie lubi, krzyczy na mnie, a chłopak dopiero do niego to dociera. No i w drugą stronę, tak? Jak pani mówi w sposób właśnie, w całym kontekście i tak dalej, chłopak, no nie mam pojęcia, co pani chciała, tak? Więc po prostu, natomiast to właśnie zakładanie, że druga strona się domyśli, tak? To są takie różne potem śmieszne efekty, tak? Że żona mówi, coś kochanie, śmieci wypadają z kosza, tak? Może, nie wiem, za mały kosz, kupiłem, że coś trzeba dostawić, tak? Nie, kochanie, wynieś śmieci. Bardzo prosta sprawa i to działa. Taką rzecz chciałem zaproponować, tutaj taką refleksję, że te obszary komunikacji i współżycia są podobne, jakby są lustrzanym odbiciem w sensie pewnych trudności, bo u kobiet komunikacja w tej dziedzinie, problemy są wtórne wobec innych, nie są najważniejsze, tak samo u mężczyzn. Brak komunikacji u kobiet powoduje frustrację, i brak współżycia u mężczyzn powoduje frustrację.
trzeba się, mężczyzna musi się zaangażować na 100%, kiedy rozmawia z żoną i dobrze, żeby żona była zaangażowana na 100% we współżycie. Jak mężczyzna nie może rozmawiać, to dobrze, żeby powiedział szczerze, że nie mogę teraz, kochani, z tobą rozmawiać, porozmawiajmy wieczorem, jestem zmęczony. I to samo kobieta, tak, jeśli chodzi o współżycie. Tutaj w obu tych obszarach trzeba akceptować i uczucia, i punkt widzenia drugiej osoby. I może to być źródło pokus dla osób trzecich, tak? Żona, która nigdy nie, mąż nie ma dla niej czasu w tym obszarze i kolega z pracy ma czas i jest, potrafi słuchać, jest sympatyczny, no to może być sytuacja niebezpieczna. Zbliżamy się do końca. Ostatnie dwa punkty to jest czas i obecność. Żeby te wszystkie rzeczy miały szansę się wydarzyć, to musi być, musimy sobie poświęcać jakiś określony czas. To jest niezastąpione i to myślę, że widzimy, co się dzieje, kiedy ludzie sobie nie poświęcają czasu, kiedy wyjeżdżają, kiedy nie rozmawiają ze sobą. Co robić? No w miarę możliwości, nie wiem na ile tutaj w Łodzi to jest problem wyjazdów za granicę takich z powodów ekonomicznych, ale mogą, nie muszą być zagraniczne, może być po prostu długa praca. Teraz spotkałem znajomego, który właśnie mówi, że rozważa wyjazd za granicę, że będzie wracał do domu na weekendy. Tak? No to są takie sytuacje. Oczywiście może być to uzasadnione ekonomicznie, ale generalnie trzeba pamiętać, to są sytuacje ryzykowne. Rzecz, którą dość prosto można zrobić w większości, w zdecydowanej większości domów, przynajmniej jeden wspólny rodzinek, posiłek dla całej rodziny, tak? Czas, kiedy jesteśmy razem, siadamy przy wspólnym stole, mamy okazję ze sobą porozmawiać. Czas, nawet jeżeli mamy dzieci, może małe dzieci, potraktować to jako bardzo wysoki priorytet, że my jako małżonkowie dla siebie mamy czas na wyłączność i to planujemy, tak? A nie jak się ten czas wydarzy, bo przy takim założeniu to prawdopodobnie się nigdy nie wydarzy. I ostatni punkt, tak naprawdę wydaje mi się najważniejszy, to żebyśmy byli, po prostu byli dla siebie wzajemnie. Pamiętali o tym, że małżeństwo to jest taka relacja, w której ja chcę być dla drugiej osoby. Bo przeciwieństwem miłości nie jest, tak w języku potocznym, przeciwieństwem miłości jest nienawiść, ale przeciwieństwem miłości małżeńskiej jest egoizm. Czyli taka postawa, że ja nie myślę, najpierw myślę o sobie, tak? Żona, no to w drugiej kolejności. Można powiedzieć, że to jest sedno miłości. Miłość, jedna z definicji miłości to jest taka, że to jest pragnienie dobra drugiej osoby, prawda? Nie zaspokajanie swoich potrzeb za pomocą drugiej osoby, tylko pragnienie dobra drugiej osoby. Ciekawe jest, że paradoksalnie właśnie w ten sposób my osiągamy szczęście. Proszę zobaczyć, że egoiści, zasadniczo takie osoby, wszyscy jesteśmy trochę egoistami, ale osoby, które tak na poważnie, ten egoizm u nich jest bardzo dominujący, najczęściej są nieszczęśliwe, tak? To jest ciągle poszukiwanie kolejnych rzeczy, które zdobywam, ale już zdobyłem, no prawda, już mam dobry samochód, ale kolega ma jacht, a ja nie mam, prawda? I albo jakoś zawsze jestem nieszczęśliwy. Tymczasem paradoks właśnie polega na tym, że kiedy ja uszczęśliwię inną osobę, to jest najlepszy sposób, żeby samemu, i wiele przykładów na to wskazuje, że to jest najlepszy sposób, żebym ja sam stał się szczęśliwy, tak? To właśnie druga osoba, można powiedzieć, że nie mogę być sam dla siebie źródłem szczęścia, tak? To druga osoba może być dla mnie źródłem szczęścia. To oznacza również, że zmiana powinna zacząć się ode mnie zawsze i trzeba pamiętać, że ja jestem jedyną osobą na świecie, którą mogę zmienić. Jak ktoś z tego wykładu wróci do domu i stwierdzi, no nawet coś tam sensownego facet powiedział, w końcu wiem, co moja żona musi zmienić, żeby nasze małżeństwo zaczęło dobrze funkcjonować. I nie do końca jest to dobre, delikatnie mówiąc, podejście. To znaczy, każdy powinien jakiegoś tam szczególiku poszukać w sobie, który ma poprawić, żeby małżeństwo zaczęło dobrze funkcjonować. Skąd mamy czerpać motywację? No może być jakieś poczucie obowiązku, prawda, że ojczyzna potrzebuje zdrowych rodzin, demografia jest fatalna, co to będzie za ileś lat? Nie, poważnie dla niektórych to jest, chociaż szczerze mówiąc, nie słyszałem, żeby ktoś miał dzieci kolejne z powodu słabych wyników demograficznych, tak? Nawet z powodów ekologicznych można też poważnie podchodzić do małżeństwa, bo są takie badania, że po rozpadzie małżeństwa powstają dwa gospodarstwa domowe, które emitują więcej CO2 i śmieci niż jedno. Naprawdę, to o tym naprawdę czytałem. Ja raczej wierzę w pracę nad sobą, że każdy z nas w sobie tą motywację odnajduje, że widzimy sens tego małżeństwa. Osobiście my z żoną jesteśmy osobami wierzącymi i też wiara i modlitwa bardzo nam pomaga.
Podsumowując, musimy naszą miłość odświeżać, tak? Ona sama świeża to nie jest taki evergreen, który, prawda, sam będzie zawsze świeży, atrakcyjny. Wręcz przeciwnie, ona sama z siebie raczej umiera. Na szczęście jej kształt zależy przede wszystkim od nas. Są różne sposoby, które tutaj staram się przedstawić, żeby ta miłość pozostała świeża. Przedstawię tutaj literaturę, mogę potem ją na końcu wyświetlić, jak ktoś jest zainteresowany, żeby sobie zrobić zdjęcie i coś z tego przeczytać. Natomiast co dalej? Tak jak powiedziałem, to jest wykład pierwszy. Tutaj różne stowarzyszenia i fundacje się zebrały, żeby taką inicjatywę podjąć. Ja już teraz zapraszam na kursy Akademii Familijnej. Na stronie akademiafamilijna.pl są informacje. To są kursy i dla rodziców, i dla małżonków. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj w Łodzi uruchomić kurs Pierwsze Kroki dla rodziców, generalnie formalnie dla rodziców dzieci w wieku 0-3, ale tak naprawdę taki pierwszy kurs wychowawczy. My mówimy, że jeśli dziecko nie przekroczyło najmłodsze 10 roku życia, to jest dobry kurs dla wszystkich. Potem są, i mam nadzieję, w kolejnych latach będą kursy dla rodziców starszych dzieci. I drugi kurs to jest miłość małżeńska. Start, jeśli znajdą się chętni, to musi być grupa kilkunastu małżeństw. Jeśli się tak uda, tutaj będziemy mieli kontakt, też można przez stronę po prostu się zgłaszać. Start byłby w październiku tego roku i ten kurs trwa kilka miesięcy, tak? W zależności od tego, który to jest kurs. On jest robiony metodą case study, taką metodą kazusów, czyli omawia się historie rodzinne i rozwiązując historię, problemy takich rodzin, które tam są przedstawione, my się uczymy rozwiązywać swoje problemy. Jest mało teorii, jest dużo rozmów, są rozmowy w grupie, generalnie taka praca grupowa.